Już kiedy studiowałem, marzyłem o tym i pragnąłem tego w sposób niezwykły, aby dzielić się swoimi wrażeniami, swoimi odczuciami wynikającymi z słuchanej literatury muzycznej, z poznawania nowych utworów. I kiedy na czwartym roku studiów otrzymałem propozycję pracy w Polskim Radiu, okazało się, że jest to idealne do tego miejsce, gdzie właśnie mogę w sposób bardzo osobisty, nawet czasami intymny, dzielić się z kimś moimi najbardziej osobistymi przeżyciami, odczuciami i mówić coś komuś wręcz do uszka. To jest niezwykłe zjawisko.